Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, krótki odcinek w formie recenzji naszego nowego kolimatora Delta Optical Striker z kropką 8 MOA. Kolimator ten montowałem nieco ponad tydzień temu. Od tego czasu przeprowadziłem 3 mocne treningi, z czego wczorajszy, czyli sobotni, był naprawdę bardzo mocnym treningiem. Poszło pod 800 sztuk amunicji. Generalnie w ciągu tygodnia wystrzeliłem z tej CZ-ki wraz z kolimatorem Delta Optical Striker około 1500 sztuk amunicji. Jest to naprawdę bardzo dużo w porównaniu do tego, ile strzelałem wcześniej z tej CZ-ki. Jest ona w moim posiadaniu nieco ponad 3 miesiące i w tym czasie wystrzeliłem z niej 4000 sztuk amunicji. Jest to jeden z kilku pistoletów, z których strzelam, natomiast z całą pewnością CZ-kę wybieram najczęściej, strzelanie z niej sprawia mi najwięcej przyjemności i najwięcej frajdy. Słuchajcie, to co teraz widzicie jest efektem wczorajszego treningu, czyli tak jak powiedziałem, niespełna 800 sztuk amunicji i generalnie pistolet nie był czyszczony od ponad tygodnia, czyli od czasu, kiedy montowałem kolimator i od czasu, w którym oddałem z niego 1500 strzałów. Tak wygląda pistolet bez czyszczenia po oddaniu 1500 strzałów. Widać, że będzie tutaj co robić. I sam kolimator, tak jak widzicie, również nie był oszczędzany. Bardzo wyraźne osmoliny. Jedna rzecz, która mi się nie podoba. Mój pierwszy trening, który zawierał w sobie 300 sztuk amunicji, spowodował to, że płytka montażowa, która jest z firmy Delta Optical, poluzowała się. Jedna ze śrub wykręciła się o około jeden zwój. Tutaj pragnę oczywiście zaznaczyć, że płytka oraz kolimator były montowane zgodnie ze sztuką, tak jak możecie to obejrzeć na poprzednich filmach. Wszystko było zamontowane tak, jak się należy. Standardowe śruby montażowe, które są w zestawie wraz z tą płytką, no nie sprawiają wrażenia najlepszych, co też mogło spowodować ten defekt. Tak jak powiedziałem, po około 300 strzałach kolimator miał wyraźny luz, około milimetr, 2 mm, ale naprawdę dało się to wyczuć. Wszystko udało się przywrócić do stanu sprawności. Od tego czasu mam wystrzelonych ponad 1000 sztuk i kolimator sprawdza się bardzo dobrze, trzyma zero, nic się złego z nim nie dzieje. Co do naszej alternatywy i wersji zapasowej, czyli Holosun 507 Competition, jest on cały czas w oczekiwaniu. Do zawodów, o których mówiłem, czyli Speed Steel, zostało już kilka dni, więc nie bardzo mam czas na to, aby demontować ten kolimator, który już się ułożył, z którego mam wystrzelone około 1500 sztuk amunicji, żeby montować Holosana, przystrzelić pistolet, zrobić co najmniej jeden, najlepiej dwa treningi, tak aby jeżeli coś ma się popsuć i coś ma się poluzować, to lepiej, żeby na takim intensywnym treningu niż na zawodach. Nie mam po prostu już na to czasu. Mam też określoną ilość amunicji, którą chcę przeznaczyć na zawody, więc zróbmy tak, przynajmniej tym razem, że zostajemy przy kolimatorze Delta. Natomiast za dwa tygodnie już na spokojnie zamontujemy sobie Holosana i zobaczymy, jak będzie to wyglądało na nowym kolimatorze.
Ok, moi drodzy, ja pistoletu nie składam, ponieważ jak sami widzicie, nadaje się do kompletnego czyszczenia. Oczywiście jeszcze jeden mocny trening w tym tygodniu, tak aby mieć pewność, że wszystko będzie tutaj funkcjonowało jak się należy. Z tego miejsca pragnę podziękować strzelnicy Strzelam, bo lubię w Czechowicach-Dziedzicach za możliwość przeprowadzania treningów przygotowawczych pod zawody oraz wszystkim osobom z dobrym serduszkiem, które wspomagają mnie w procesie przygotowawczym. Teraz dla Was krótka relacja z treningów. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.